Dzień dobry, zapraszam Państwa na cykliczny przegląd najciekawszych materiałów, jakie publikujemy na portalu poznajfakty.pl. Na specjalnie uruchomionej dla Państwa naszej platformie wideo odpowiadamy na pytania naszych czytelników, które dotyczą problematyki prawnej. Nasi czytelnicy i widzowie prosili tym razem, byśmy wyjaśnili, co zmieni się w najbliższym czasie w przepisach, które dotyczą handlu w niedzielę. Wyjaśnień udzieli Maciej Dobiszewski, radca prawny. Inną sprawą, o wyjaśnienie której prosili nasi czytelnicy i widzowie, jest aktualny stan prawny dotyczący zwalczania plagi pijanych kierowców, z jaką mamy ostatnio do czynienia. W tej sprawie wyjaśnień udzieli nasz prawnik Piotr Cichocki. Piotr Cichocki wyjaśni też na naszych łamach inną sprawę. W przestrzeni publicznej ostatnio rozgorzała dyskusja na temat możliwości konfiskaty mienia pochodzącego z przestępstwa. Stało się tak za sprawą przekazania do użytkowania Straży Granicznej samochodu zajętego w sprawie, w której jednym z podejrzanych o przestępstwo korupcyjne jest Sławomir N., były minister w rządzie Donalda Tuska. Szczegóły na naszym portalu poznajfakty.pl. Serdecznie zapraszam i polecam nasz portal wraz z platformą wideo. Proszę kontaktować się z nami pod adresem kontakt@poznajfakty.pl. Do zobaczenia.